Tak, kochani, chciałbym dzisiaj głosić na temat Wieczerzy Pańskiej. Otóż jak to w zwyczaju jest, chyba w większości kościołów protestanckich, a pewnie i w kościele zielonoświątkowym, że ta pierwsza niedziela miesiąca, ona jest poświęcona na to, aby spożywać wieczerzę, aby przystępować do wieczerzy. I chciałbym dzisiaj o niej, mam nadzieję, że krótko powiedzieć. Krótko i na koniec nabożeństwa będziemy mogli rzeczywiście przystąpić do wieczerzy. Słuchajcie, dlaczego wieczerza? Tytuł kazania to moc Wieczerzy Pańskiej. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście z tego aktu, z tego wspominania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, Jego przelanej krwi, przebitego ciała, płynie dla Kościoła, dla wierzących rzeczywiście bardzo ważne, bardzo duchowe kwestie. Ale także wokół samej Wieczerzy Pańskiej ona narosła może pewnymi mitami. Kto jest niegodny, kto jest godny, aby ją spożywać. I apostoł Paweł ma dość długi wywód w pierwszej księdze Kronik na temat Wieczerzy Pańskiej. Za chwilę będziemy też o tym, będziemy to czytać i rozważać. Ale chciałbym, abyśmy się skupili się na tym, co możemy jako wierzący, jako Kościół doświadczać, kiedy spożywamy, kiedy pijemy wino jako symbol przelanej krwi Chrystusa, kiedy jemy chleb jako symbol umęczonego, złamanego, przebitego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. I drodzy, dzisiaj, kiedy spojrzymy za okno, okna są zasłonięte, ale pewnie macie ciągle w pamięci ten piękny śnieg, tą niską temperaturę, którą raczej życzylibyśmy sobie mieć w grudniu, w czasie świąt Bożego Narodzenia, ale od wielu lat nie doświadczamy tego, ale kiedy patrzysz za okno, kiedy zajrzałeś dzisiaj za okno, wstając rano, może z tą nadzieją, że będzie nie tylko słońce, ale także rzeczywiście tego śniegu już nie będzie. Widzimy śnieg. Nie jest to naturalna rzecz w kwietniu. To się rzeczywiście zdarza czasem, ale nie jest to naturalne, żeby o tej porze roku, 2 kwietnia, był mróz rano, był śnieg. Dlaczego o tym mówię? Widzimy to, ale to nie jest coś naturalnego. To nie będzie trwało przez cały rok. Tego śniegu, przynajmniej taką mamy nadzieję, że za tydzień już tego śniegu nie będzie, tak? Ale taka pogoda nie jest czymś naturalnym. Ona nie będzie trwała przez cały kwiecień, ona nie będzie w maju, nie będzie tego w czerwcu. Ale dzisiaj, gdy patrzysz za okno, widzisz to. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, co dzisiaj widzimy, to są okoliczności, które dzisiaj nas dotykają, ale one nie będą trwały. One nie przeniosą się na inne miesiące. Wiecie, i wróg, Pismo Święte nazywa również diabła wrogiem, czyli naszym wrogiem, wrogiem człowieka. I wróg, diabeł, czyli ten zły, wykorzystuje to, co widzialne, aby zabrać nam poczucie bezpieczeństwa, aby zabrać nam poczucie radości, aby wypełnić nasze życie strachem, zniechęceniem, zobojętnieniem. Wykorzystuje to, co widzimy, wykorzystuje to, co widzialne. Więc gdybyśmy zastanowili się i spojrzeli na tą pogodę, kiedy już o niej mówimy i przyjęli to, że tak będzie do końca, koncentrujemy się na tym, co widzialne. I właśnie diabeł, nasz wróg, wróg człowieka, koncentruje się na tym, co widzialne, aby nas usilić, aby usilić Ciebie i mnie, aby nękać nas strachem, zniechęceniem, zobojętnieniem. Jednak Bóg chce i pragnieniem Boga jest to, aby Twoje oczy, aby moje oczy, aby oczy ludzi były zwrócone na Niego, na Boga. Zwrócone na niewidzialnego Boga, który jest wieczny i który jest wierny. Więc Bóg chce, żebyśmy patrzyli na coś innego. Abyśmy swój wzrok, swoją uwagę skoncentrowali na Nim. Dlatego, że Pismo Święte też mówi, że Bóg, On nigdy Cię nie porzuci i Cię nie zostawi. Dlatego nie musimy być skoncentrowani na tym, co dzisiaj widzisz. Dlatego, że nie musimy dać wiary w to, co Twój wróg, co wróg daje przed Twoje oczy i pokazuje Ci, że wydarzyło się to złego, nie jest Twoja może przyszłość, nie rysuje Ci się zbyt różowo, różne rzeczy. Ale Bóg chce, abyś patrzył na Niego, na niewidzialnego Boga, który jest wieczny, który jest wierny. Ponieważ mamy Boga, który kocha każdego z nas tak bardzo mocno, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I właśnie z powodu Niego, Jego ofiary, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania możemy dzisiaj rozmawiać o Wieczerzy Pańskiej i mieć nadzieję. Mieć doświadczenie pokoju, mieć doświadczenie radości, mieć doświadczenie pełnego zaufania i powierzenia Mu swoich dróg. Więc Bóg chce, abyś patrzył na Niego, na to, co niewidzialne.
I dla przykładu, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4:18, jego druga część, mówi, że bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Więc okoliczności, które, na które dzisiaj patrzysz, może to, co, to, na czym zbyt mocno się skoncentrowałeś dzisiaj, na tym, co może wywołuje jakiś ból w twoim życiu, to jest przemijalne i to przeminie. Wszystko, czego dzisiaj doświadczasz, przeminie. Czy to są dobre rzeczy, czy negatywne rzeczy, one przeminą. Ale apostoł Paweł pisze, bo to, co widzialne, przemija, ale to, co niewidzialne, jest wieczne. Bóg, którego może nie widzisz swoimi oczami fizycznie, On jest wieczny. Jezus Chrystus, Jego ofiara, Jego dobroć, Jego łaska jest wieczna i ona się nie kończy. I Bóg chce, abyś patrzył na to, abyś patrzył na Niego. Ale mimo to jako ludzie czasem, może często, zależy od każdego z nas, mimo to ludzie uwierzyli kłamstwu, że to, co widzialne właśnie, to jest część naszego życia, że to, co widzialne, nasze choroby, nasze cierpienia pochodzą od Boga. Bo kiedy pojawia się jakiś duży problem, bardzo często ludzie zarzucają, że gdzie jest Bóg, gdzie był Bóg, dlaczego nie zareagował. Może także dzisiaj ty siedzisz na tym miejscu i zadajesz sobie pytanie, Boże, czemu nie zareagowałeś, czemu nie odpowiedziałeś? Dlaczego to, dlaczego tamto? I mimo to, że Bóg jest niewidzialny i On jest wieczny i w Nim jest pełna dobroć i łaska dla twojego życia, to jako ludzie bardzo często wierzymy, że choroby, cierpienia pochodzą od Boga i są wolą dla naszego życia, jakoby miały stanowić jakąś lekcję dla człowieka. Jednak Bóg nie jest twórcą chorób. Bóg nie jest twórcą chorób, Bóg nie jest twórcą bólu, nieszczęścia czy śmierci. Te wszystkie rzeczy powstały w momencie, kiedy Adam z Ewą w ogrodzie Eden, początek stworzenia, początek ludzkości, kiedy Adam z Ewą zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. To pierwsza księga Mojżeszowa. Pierwsze teksty Pisma Świętego mówią, że kiedy Bóg stworzył ogród Eden, kiedy Bóg stworzył ziemię, kiedy Bóg stworzył człowieka, wprowadził ich do wspaniałego ogrodu, do ogrodu Eden, tam gdzie jest pokój, tam gdzie mieli wszystko co najlepsze, co Bóg stworzył dla człowieka. Mówi, z każdego drzewa możecie jeść. Wszystko co tutaj jest dla was. Ale z tego jednego drzewa proszę nie jedzcie, bo to wam zaszkodzi, to doprowadzi was do śmierci. I właśnie w momencie, kiedy Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, wydarzyło się wszystko to, co dzisiaj doświadczamy najgorszych rzeczy. Śmierć i wszelkie zło przyszło na świat, ponieważ Adam zgrzeszył przeciwko Bogu. A Pismo Święte mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Więc wszelkie zło przyszło z powodu grzechu człowieka. Z powodu tego, że człowiek się odwrócił od Boga. I list do Rzymian, 6:23 mówi, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc moglibyśmy pogrążyć się właśnie w jakimś smutku. Moglibyśmy spojrzeć na okoliczności, na to, co widzialne. Że Adam zgrzeszył, że zjadł owoc z drzewa, z którego miał nie jeść. O którym Bóg powiedział mu, nie róbcie tego, bo to sprowadzi na was wszelkie nieszczęście. Więc to są rzeczy widzialne. To jest to, co jest widzialne, czego możemy doświadczać, czego doświadczamy. Przez to właśnie pojawiła się choroba, pojawił się grzech i w konsekwencji pojawiły się choroby, wszelkie nieszczęścia, które dotykają ludzkość aż do dzisiaj. Ale to, co niewidzialne, czytamy w liście do Rzymian 6:23, że darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Boża łaska. To jest to, co jest niewidzialne, czego możesz doświadczyć. Jego łaska. Że Bóg daje ci życie w Chrystusie Jezusie, nowe życie, nowe doświadczenia, Jego ochronę, Jego pokój. Więc Jezus nie tylko umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli być zbawieni. Jezus umarł, abyśmy mogli być zbawieni, ale to jest część Jego ofiary na krzyżu. Więc Jezus nie umarł tylko za nasze grzechy, abyśmy mogli być zbawieni, ale też własnym ciałem zapłacił cenę za uzdrowienie naszych ciał. Za wyzwolenie nas z naszych cierpień.
O tym też pisze prorok Izajasz w 53 rozdziale, gdzie możemy czytać, że Jezus wziął na siebie nasze choroby, nasze cierpienia, nasze przestępstwa, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Więc Wieczerza Pańska, to co będziemy doświadczać za kilkanaście minut. Jezus umarł i zmartwychwstał po to, abyś był zbawiony, aby twoje grzechy były przebaczone. Ale umarł także i dał przebić swoje ciało, abyś mógł doświadczać zdrowia, doświadczać pokoju, doświadczać rozwiązania swoich problemów, bo On poniósł ciężar twoich cierpień na krzyżu. Więc dlaczego Wieczerza Pańska jest tak ważna? Dlaczego tak bardzo ważne jest to, abyśmy w właściwy sposób ją rozumieli i przyjmowali, doświadczali tego? Dlatego, że kiedy Adam i Ewa poprzez swoje nieposłuszeństwo sprowadzili na świat grzech, sprowadzili wszelkie choroby, wszelkie nieszczęście, tak w momencie, kiedy Kościół spożywa Wieczerzę Pańską, którą zresztą Pan Jezus zalecił swoim uczniom, to czyńcie na pamiątkę moją podczas ostatniej wieczerzy. Więc kiedy Kościół spoczywa wieczerzę, poddaje się w posłuszeństwo Bogu. Kiedy Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa, którego nie mieli jeść, wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu. Powiedzieli, okej, wszystkie owoce są dobre z tych drzew, ale i tak byśmy chcieli jeszcze tego. Ale kiedy Kościół, kiedy wierzący człowiek spożywa Wieczerzę Pańską, staje się posłuszny i wykonuje to, przypomina sobie to, oddaje Bogu chwałę, że Jezus umarł i zmartwychwstał dla zbawienia, że chleb i wino jest symbolem przelanej krwi i umęczonego ciała Chrystusa. Poddajemy się pod wolę Boga, poddajemy się pod Jego autorytet. Mówimy, że tak, Jezu, wyznajemy Ciebie, że Ty jesteś naszym Panem, jesteś naszym Zbawicielem, że nasze życie zależy od Ciebie i chcemy tego doświadczać. Więc kiedy spożywamy chleb i wino jako symbol przelanej krwi umęczonego ciała Chrystusa, mówimy o zbawieniu, mówimy o zdrowieniu, o wybawieniu od cierpień i możemy rzeczywiście tego doświadczać. Więc kochani, chciałbym, abyśmy teraz otwarli list do Koryntian, 11 rozdział i przeczytali, co apostoł Paweł mówi o Wieczerzy Pańskiej. Jako zachęta do tego, aby usiąść do stołu Pańskiego, a usiąść przy tym stole i spożywać wino i chleb. I 11 rozdział, będzie tych wersetów troszkę, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, wersety 20, od 20 do 30. I czytamy. A zatem, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeździć pić? Albo czy uważacie, że Kościołem Bożym można gardzić i upokarzać tych, którzy mają niewiele? Co mam wam powiedzieć? Pochwalić was? Nie, za to was nie pochwalam. Ja bowiem przejąłem od Pana, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem niech sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. I myślę, że o ile pierwsza część tego tekstu jest dla nas oczywista, zrozumiała, z którą możemy się zgodzić, dzielić nią, o tyle szczególnie wersety 27, 29 do 27, które mówią o niegodnym spożywaniu. Wiecie, chciałbym, abyśmy się temu przyjrzeli. Dlatego, że wokół właśnie Wieczerzy Pańskiej, stołu Pańskiego krążą pewne błędne przekonania.
wynikające z może właśnie niewłaściwej, błędnej również interpretacji słów apostoła Pawła. Z jakiegoś powodu ludzie źle rozumieją, albo chcą źle zrozumieć, albo czują się niegodni, bo nie doświadczają, albo nie wierzą w to, że łaska Pana Jezusa Chrystusa jest nad ich życiem każdego dnia taka sama, Jego wierność jest taka sama. I z jakiegoś powodu źle rozumieją wersety 27, 28, 29. Niegodne spożywanie wieczerzy. I panuje w naszych myślach, może w jakimś nauczaniu też naszym, że nie możesz uczestniczyć w wieczerzy, jeżeli jesteś niegodny z powodu grzechów. I myślę, że to sobie gdzieś sami dopisujemy, domawiamy. Myślę, że kiedy czytamy w Biblii o pewnym byciu niegodnym, w naturalny sposób pojawia nam się myśl, co zrobiłem w zeszłym tygodniu, może nie jestem doskonały, może chciałbym być doskonały, ale przecież Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Jego krew została przelana i jesteśmy, jak mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset, tego akurat Rafał nie ma, nie szukaj. Ten tekst mówi o tym, że jesteśmy w oczach Chrystusa sprawiedliwością, że kiedy narodziłeś się na nowo, że kiedy przyjąłeś Jezusa jako swego Pana Zbawiciela, to jesteś święty i sprawiedliwy przed Nim. Nawet jeżeli w minionym tygodniu noga Ci się powinęła i nie zachowałeś się tak, jak powinieneś się zachować. Ale Jego łaska, Jego krew oczyszcza Cię, usprawiedliwia Cię cały czas. Jesteś święty. Więc tak na dobrą sprawę rozumienie tego tekstu, że jestem niegodny, nie funkcjonuje. Bo jesteś całkowicie sprawiedliwy i godny ze względu nie na Twoją doskonałość, nie na naszą doskonałość, ale dlatego, że Jezus jest doskonały i On udoskonala Twoje życie. Dlatego, kiedy jest czas Wieczerzy Pańskiej, kiedy ktoś nawet wybrzmi to słowo, niegodnie spożywają, to naprawdę, drodzy, powinieneś, jeśli kochasz Jezusa, spożywać Wieczerzę Pańską, bo Ty jesteś zawsze godny. I to jest najwspanialsza rzecz w relacji z Chrystusem. To jest największa różnica pomiędzy religijnym doznaniem Boga, a żywym doświadczeniem Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Bo religia każe Ci starać się, aby być godnym, ale Ty nie musisz się starać, aby być godnym, bo kiedy Jezus jest Twoim Panem Zbawicielem, to jesteś zawsze godnym. Bo On to powoduje w Twoim życiu. Bo Jezus jest doskonały. Wiecie, nie chcę tutaj negować grzechu i ewentualnych jego konsekwencji w Twoim życiu. Nie chcę mówić, że teraz możesz robić, co będę robił, co chcę przez cały miesiąc, bo zawsze jestem godny. No nie, łaska nam nie pozwala na to, abyśmy hulaj duszo, piekło nie ma stosowali w naszym życiu. Nie o to chodzi. Kiedy zgrzeszyłeś, pojednaj się z Bogiem. Przychodź do Niego. Miej tą świadomość, że chcę być sprawiedliwy przed Bogiem. Więc nie chcemy tego negować. Ale nie musisz być doskonały, aby przychodzić do stołu Pańskiego. Tak samo nie musisz być doskonały, żeby przyjąć chrzest i zacząć życie z Bogiem. Wiecie, to są dwie takie rzeczy, które jako pastor widzę w reakcji, w relacji z ludźmi. Wieczerza, muszę być doskonały. Ja pamiętam, kiedy trochę lat temu, kiedy też byłem w innych miejscach, w innych społecznościach, tak wielu, szczególnie młodych ludzi, kiedy była wieczerza, siedziało ze spuszczoną głową. Pewnie coś mieli na sumieniu, choć dziwię się, jak mogli mieć. Ale może dlatego, że właśnie czuli się niegodni, co było niewłaściwe. Kiedy nie przystępujesz do Wieczerzy Pańskiej, bo uważasz, że coś źle zrobiłeś w swoim życiu, to właściwie występuje wtedy jeszcze gorsza rzecz. Bo mówi, że ofiara Jezusa nie ma mocy nad twoim życiem. A ona ma moc, cokolwiek byś nie zrobił. Po prostu pojednaj się z Jezusem, przeproś Go, wylej Mu swoje serce i poprzez akt wypicia tego małego kieliszka wina i spożycia chleba oddaj Mu chwałę. I powiedz, Jezu, Ty masz moc nad moim życiem. Ty mnie usprawiedliwiłeś. I chrzest to jest druga rzecz, którą zauważam. Bardzo często ludzie chcą być doskonali, aby przyjąć chrzest. Wielokrotnie spotkałem się z tym stwierdzeniem, no ale pastorze, ja bym musiał jeszcze co nieco naprawić w swoim życiu. Albo nie jestem najlepszy, albo nie jestem doskonały. No i bardzo dobrze, bo jak doskonały człowiek miałby dostąpić zbawienia, skoro sam z siebie byłbyś doskonały. Ale to są te dwie rzeczy. Chrzest również.
Jeśli wystarczy, że kochasz Chrystusa, kochasz Boga i chcesz z Nim, chcesz poddać Mu swoje życie, chcesz, aby był Twoim Panem Zbawicielem, to bez względu na to, jak jesteś niedoskonały, to po prostu przyjmij chrzest. A On będzie udoskonalał Twoje życie. W Nim będziesz doskonały. Więc gdyby warunkiem spożywania wieczerzy była nasza doskonałość, bardzo mi przykro, ale nie mielibyśmy co robić w pierwszą niedzielę miesiąca. Nie moglibyśmy spożywać wieczerzy. Dlatego, że nikt z nas sam z siebie nie jest doskonały. Nie moglibyśmy świętować. Nie mógłbyś z radością śpiewać piosenek czy pieśni na chwałę Bogu. Bo nie jesteśmy sami z siebie doskonali. Ale to Jezus w Twoim życiu powoduje, że stajesz się doskonałym. Wiecie, z drugiej strony zaś, może ktoś myśleć, albo może myślisz, że nie popełniłeś żadnych poważnych grzechów. To też taki pewien mit. Ważny grzech, mniej ważny, cięższy, mniej ciężki. Ale grzech to grzech. Bez względu na to, co zrobiłeś, co nie podoba się Bogu, jest grzechem. Ale możemy dziękować Bogu za to, że nawet kiedy zawodzimy, mamy przebaczenie naszych upadków i On nas podnosi. Bez względu na to, co się wydarzyło. I list do Efezjan, 1:7, możemy czytać: w Nim, czyli w Jezusie, mamy odkupienie przez Jego krew. Przebaczenie upadku według ogromu Jego łaski. Ogromu łaski. Jakkolwiek możemy sobie to wyobrazić, czym jest ogrom Jego łaski. Ale myślę, że możemy Go doświadczać każdego dnia w każdej sytuacji. A szczególnie wtedy, kiedy wiesz, że jesteś niedoskonały. Kiedy zauważasz swoją niedoskonałość w różnych sytuacjach, to Jego ogrom łaski jest nad Twoim życiem. Jego przebaczenie, Jego akceptacja i pragnienie Boga do tego, aby podnieść Twoje życie. Abyś nie był przygnieciony ciężarem swoich win. Ale wróćmy na chwilę do wieczerzy. Werset 27-29. Nie mówią też nic, że jeśli ktoś jest niegodny, nie może uczestniczyć w wieczerzy pańskiej. To jest też taka mała rzecz, której może nie zauważamy. Mówi tylko o byciu niegodnym i czasem ludzie się na tym koncentrują. Może tobie też się przytrafiło, ale tam też nic nie mówi, że nie mogą, tylko mówi, że przystępują niegodnie. Więc cokolwiek w naszych myślach jest, z zaufaniem w miłość Boga przystępuj. Ale co apostoł Paweł mówi o tym niegodnym przystępowaniu do wieczerzy? Co apostoł Paweł mówi na temat zachowania, jakie przejawiali przystępujący do wieczerzy? Gdyż cały kontekst tego tekstu jest taki, że apostoł Paweł mówi do kościoła w Koryncie, mówi: słuchajcie, przychodzicie, jakbyście przychodzili do siebie do domu, każdy wyciąga na stół, kiedyś te wieczerze wyglądały inaczej, dzisiaj mamy pewną symbolikę, czyli niewielką ilość wina, niewielką ilość chleba i przypominamy sobie to i doświadczamy pewnego spotkania z naszym Panem. W czasach pierwszego kościoła rzeczywiście to była większa uczta. Więc oni przynosili kawał, kto miał, przynosił dużo wina, dużo chleba i dużo innych rzeczy i apostoł Paweł właśnie to napiętnuje. I w pierwszej kolejności mówi o tym, że to jest niegodne. Bo niegodne dlatego, że traktujecie tą wieczerzę jako zwykłą kolację, jako zwykły posiłek. Zamiast traktować to jako przypominanie sobie tego, co Chrystus uczynił. Traktowanie tego spotkania i wieczerzy jako coś świętego i wielkiego, co dał Chrystus Kościołowi. To napiętnował apostoł Paweł. To pokazuje. Mówi też: zapominacie o sobie, bo jedni są, za przeproszeniem, obżarci, a drudzy wychodzą stąd głodni. Czyli jakby w kontekście też funkcjonowania i społeczności nie może być tak, że jeden o drugim nie pamięta. Więc apostoł Paweł strofował Kościół w Koryncie, ponieważ traktowali wieczerzę pańską jako normalny posiłek, zamiast uczestniczyć w niej, zachowując przy tym godną postawę. Traktowali wieczerzę jako coś zwyczajnego, zamiast postrzegać ją jako świętą i wyjątkową. I do tego nas ten tekst i apostoł Paweł stara się zwrócić naszą uwagę, aby wieczerza właśnie była czymś dla nas świętym i wyjątkowym. Wiecie, oni wtedy się niektórzy obżerali i upijali. Nie wiem, jakby to było, gdybyśmy wyszli z kościoła po nabożeństwie, po wieczerzy, w stanie wskazującym na spożycie. Myślę, że byłoby to dziwne. Niektórzy z nas mogliby więcej do tego kościoła już nie przyjść.
i mieliby ku temu naprawdę powody. Ale tak samo dzisiaj, pomimo tego, że symbolicznie spożywamy wieczerzę, możemy traktować wieczerzę jako coś po prostu w każdą niedzielę, pierwszą niedzielę miesiąca to robimy. Przyjdziemy, wypijesz wino, zjesz chleb, wszyscy to robią, więc zrobisz też to samo. Ale apostoł Paweł mówi, postrzegaj wieczerzę, postrzegaj to, co Jezus nakazał Kościołowi, to, co przekazał swoim uczniom, abyście spożywali na Jego pamiątkę, aby było rzeczą świętą, wyjątkową także w Twoim życiu. Więc zawsze, kiedy przystępujesz do wieczerzy, sprawdzaj swoje serce, ale nie pod kątem grzechów, ponieważ zostałeś z nich oczyszczony, jeśli Twoje życie należy do Chrystusa, ale upewnij się, że kiedy przystępujesz do wieczerzy, to przystępujesz w sposób godny wieczerzy Pańskiej, mając objawienie Jezusa Chrystusa, Jego skończonego dzieła. Przychodząc z tym, że Jezu, ja wierzę w Ciebie, wierzę w Twoją moc, wierzę w Twoje zbawienie, wierzę w Twoje zmartwychwstanie, wierzę w to, że umęczyłeś, dałeś przebić swoje ciało, złamać swoje ciało, abym ja mógł doświadczać uzdrowienia, abym mógł doświadczać uzdrowienia fizycznego, emocjonalnego, podniesienia duchowego, emocjonalnego, bo ja tego, Boże, chcę. W ten sposób przychodź i spożywaj, w ten sposób badaj swoje serce. Czy jest to dla Ciebie zwykła jakaś religijna rzecz, czy spotkanie z żywym Bogiem? I możemy sobie zadać w związku z tym pytanie, że skoro Jezus pokonał na krzyżu chorobę, pokonał cierpienie, to dlaczego choruję? Dlaczego chorują moi bliscy? Dlaczego cierpię? Dlaczego jest tyle cierpienia, zła i wszelakiej niegodziwości wokół nas i na całym świecie? Wiecie, pierwsza myśl jest taka, którą chcę przekazać dzisiaj, że nie ma w tym nic niewłaściwego, że masz pytania, masz wątpliwości. Ludzka rzecz mieć pytania, mieć wątpliwości. Bóg wie, z czym się zmagasz. Bóg doskonale też wie, że trudno jest Mu ufać, kiedy przechodzimy trudne próby. Ciężko czasem nam jest zaufać. Czasem może potrzebujesz poprzez decyzję, mówię, Jezu, ja będę Tobie ufał bez względu na wszystko, co się wokół mnie wydarzyło. Decyzja i wiara w to, że On jest dobry, jest Tobą. Ale pomimo tego, co może dotykać, może i dzisiaj Twoje życie, to nigdy nie przestawaj wierzyć. Bóg jest, Bóg chce być Twoją najpewniejszą pomocą. Jeżeli jest, to dobrze, a jeżeli nie jest, to możesz być pewny, że On chce być Twoją najpewniejszą pomocą. I Psalm 46, werset 2, czytamy, że Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Psalmista mówi, Bóg jest naszym schronieniem, źródłem siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Nie tylko pomocą w trudnościach, ale zawsze dostępną. Dla mnie słowo zawsze oznacza w każdej chwili, zawsze, kiedy jej potrzebuję. Czyli może to być teraz, jeżeli jutro będę potrzebował jakiejś pomocy w trudnych chwilach, to ona zawsze jest dostępna. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pamiętaj o tym, że Bóg jest pełen łaski, jest wierny, nigdy Cię nie porzuci i nie opuści. I kiedy jesteś w trudnej sytuacji, może dzisiaj zadajesz sobie pytanie, Jezu, gdzie Ty jesteś? Gdzie jest to wszystko, co czytam w Piśmie Świętym o Twojej dobroci i Twoim zaopatrzeniu? Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, uchwyć się właśnie słów Psalmu 46. Uchwyć się tego słowa, schronienie, źródło siły i pomoc w trudnościach. I to jest Twój Bóg. To jest Jezus, który chce Ci to dać. Który ma to dla Ciebie. Więc czy to jest jakaś choroba, jakieś trudności, ból zranienia, jakiś ból braku, ból wyczerpania fizycznego czy emocjonalnego, strach? Jezus jest, Jezus na pewno chce być źródłem Twojej siły. I zaufaj Mu. Więc w związku z tym możemy z całą pewnością, śmiałością spożywać wieczerze, pić wino i jeść chleb. Bo Jezus jest źródłem Twojej siły. I możesz doświadczać uzdrowienia,
możesz doświadczać posilenia, możesz doświadczać tego, że On będzie Cię przeprowadzał przez najtrudniejsze momenty, najciemniejsze doliny Twojego życia. I apostoł Paweł w liście do Koryntian, pierwszy rozdział, przeczytam jeszcze raz dla przypomnienia, 11 rozdział, 29, 30 werset. I czytamy, kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Nie jest to zbyt optymistyczny tekst Pisma Świętego. Możesz powiedzieć, mógłbyś, pastorze, przeczytać jeszcze raz coś, co doda mi siły, radości i otuchy. Ale właściwie ten tekst przynosi wiele radości i otuchy. On pokazuje pewne rozwiązania. Apostoł Paweł mówi, pokazuje może powód tego, dlaczego jest wielu chorych, jest wielu słabych, dlaczego wielu pomarło, dlaczego doświadczamy różnych rzeczy. Mówi, ponieważ jedzą i piją wieczerze bez uszanowania ciała Pańskiego. Inne tłumaczenia mówią bez rozróżniania ciała Pańskiego. Na czym polega to uszanowanie, to rozróżnienie ciała Pańskiego? Więc po pierwsze uznajemy, że ciało Jezusa było doskonałe, było bezgrzeszne, ludzkie, ale nieskażone grzechem, było doskonałe. Uznajemy, że ciało to wzięło nasze choroby, niemoce i grzechy na krzyż. Księga proroka Izajasza przytaczałem, że Jezus to wziął na krzyż, że Jego ranami jesteśmy uzdrowieni, że z krzyża płynie siła dla naszego życia, dla Twojego, dla mojego, dla życia każdego człowieka. Uznajemy, że uzdrowienie i Boże zdrowie są dostępne dla nas przez złamane ciało Jezusa. I o tym pisze apostoł Paweł, o rozróżnieniu ciała Pańskiego, o uszanowaniu ciała, że wyznajemy, że to miało miejsce, że Jego ciało było doskonałe, Jego doskonałe ciało zawisło na krzyżu, abyś Ty miał tą świadomość, abyś przyjmował to, że z krzyża płynie także uzdrowienie dla Twojego ciała. Twojego ciała, Twoich emocji, podniesienie Twojego życia. Jezus cierpiał i umierał za nasze przebaczenie, ale również umierał i cierpiał również za nasze uzdrowienie. I moim pragnieniem jest to, abyśmy dzisiaj, kiedy będziemy spożywać wieczerzę, abyś, kiedy będziesz pił wino, kiedy będziesz jadł chleb, abyś oddawał i przynosił przed Boże oblicze wszystkie sprawy, które dotyczą Twojego życia. Abyś może pierwszy raz w swoim życiu przeżył tą wieczerzę w taki sposób, o jakim apostoł Paweł mówi, o uszanowaniu. Abyś doświadczał. Jeśli potrzebujesz powierzyć swoje życie Chrystusowi, stać się chrześcijaninem, to możesz to zrobić. Jeśli potrzebujesz doświadczać uzdrowienia, możesz wyznawać w modlitwie: Jezu, ja dzisiaj potrzebuję Twojego uzdrowienia. Ja dzisiaj potrzebuję Twojego posilenia. Potrzebuję, abyś stał się dzisiaj pomocą w trudnościach, których doświadczam. Dlaczego więc wielu pomarło? Właśnie dlatego, że nie doświadczali tego. Nie żyli tym, że Jezus umarł za nich, że Jego ciało było doskonałe. Przychodzili, jedli wieczerze, upijali się niektórzy przy okazji. Przez przypadek zapewne. Ale Bożym pragnieniem jest to, abyś doświadczał Jego mocy, Jego przebaczenia dzisiaj, zbawienia, abyś doświadczał uzdrowienia. I ostatni tekst Pisma Świętego, zanim będziemy uwielbiać Boga, jest spożywać wieczerzę, jeśli mogę prosić Was w zespole. Psalm 103, wersety 3-5. Możemy czytać, że to On przebacza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twoje choroby. On wykupuje od zguby Twoje życie. On Cię wieńczy łaską i współczuciem. On nasyca dobrem Twą codzienność. Także Twoja młodość odnawia się jak u orła. Przeczytam jeszcze raz. To On przebacza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twoje choroby. On wykupuje od zguby Twoje życie. On wieńczy Cię łaską i współczuciem. On nasyca dobrem Twą codzienność.
Także Twoja młodość odnawia się jak u orła. Twoja młodość, Twoje życie może się odnawiać. Kościele, chciałbym Was zachęcić, abyście wstali, abyśmy mogli przed wieczerzą także przez chwilę modlić się, uwielbiać Boga. Jeśli możecie, zamknijcie swoje oczy. Jeżeli coś z tego, co dzisiaj mówiliśmy o wieczerzy, co mieliśmy z Pisma, dotyka Twojego życia, chcę Cię zachęcić, aby zanim będziemy spożywać chleb, pić wino, abyś mógł, abyś mogła, abyś rozmawiała z Bogiem przez chwilę. Chcę zachęcić Cię do tego, bo może dzisiaj jesteś w miejscu, jesteś w najlepszym momencie, aby zaprosić Jezusa do swojego życia, aby stać się chrześcijaninem, aby poddać Mu swoje życie. Mówimy potocznie o oddaniu swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jeśli odczuwasz to pragnienie, aby pojednać się z Bogiem, aby przyjąć Jego przebaczenie, aby stać się chrześcijaninem, aby zacząć z Nim żyć, aby to Chrystus nadawał kierunek i cel Twojemu życiu, to możesz w krótkich słowach powiedzieć: Jezu, ja Ciebie przyjmuję, ja chcę, abyś dzisiaj stał się moim Panem, Zbawicielem. Ja przepraszam Cię, Jezu, za wszystkie moje grzechy. Ja przyjmuję Twoje zbawienie, przyjmuję Twoje odkupienie. Chcę stać się chrześcijaninem. Chcę zacząć nowe życie z Tobą. Jeśli masz takie pragnienie, wypowiadaj tę modlitwę tak, jak potrafisz. Tak, jak potrafisz, zapraszaj Chrystusa do swojego życia. Tego, który umarł za Twoje życie. Dzisiaj także może jesteś w miejscu, w doskonałym miejscu, aby doświadczać uzdrowienia. Więc jeśli jesteś chory dzisiaj w tym miejscu, jakakolwiek jest to choroba, to chcę zachęcić Cię, abyś w tej chwili w modlitwie powiedział: Jezu, ja oddaję Ci moją chorobę i przyjmuję Twoje uzdrowienie. Chcę doświadczać Twojego uzdrowienia. Chcę doświadczać cudu uzdrowienia, w czymkolwiek potrzebujesz. Wołaj z wiarą do Boga. Może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz doświadczyć odnowienia, posilenia, aby Twoja młodość, tak jak Psalm 103 mówi, aby Twoja młodość była odnowiona jak u orła. Może potrzebujesz dzisiaj odnowić swoją wiarę, swoją relację z Chrystusem. Może potrzebujesz wrócić do Kościoła. Może potrzebujesz wrócić do swojego powołania, do swojej służby. Może potrzebujesz właśnie zwykłego takiego posilenia na każdy dzień, bo brak Ci sił. To wołaj do Boga dzisiaj, w tym momencie. Panie, przychodzimy przed Twoje oblicze. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją wierność. Dziękujemy Ci za to, że Ty umarłeś, zmartwychwstałeś trzeciego dnia w pierwszej kolejności, abyśmy byli zbawieni, abyśmy byli usprawiedliwieni od naszych win, od naszych grzechów. Dzisiaj, Panie Jezu, modlę się z tymi, którzy pragną stać się Twoimi dziećmi, pragną stać się chrześcijanami. Panie Jezu, błogosław ich życie. Dzisiaj, Panie Jezu, oddajemy Ci także wszelką chorobę i dziękujemy, Jezu, Ci za to, że z krzyża, z Twojego przebitego ciała także płynie uzdrowienie. Że Biblia mówi wyraźnie, że z Twoimi ranami jesteśmy uleczeni. Panie, dzisiaj to przyjmujemy i wzywamy Twojego uzdrowienia. Dziękujemy Ci za uzdrowienie naszych ciał, naszych emocji. Niech Twoje uzdrowienie wstępuje. Panie, także modlimy się i prosimy Cię o posilenie dla tych, którzy go potrzebują. O wzmocnienie wiary, o wzmocnienie ufności do Ciebie. Dawaj posilenie i pomoc tym, którzy ich dzisiaj potrzebują. Niech Twój pokój, niech Twoja radość dzisiaj spoczywa na tym miejscu, Jezu. Oddajemy Ci chwałę, Panie.